Nowy sondaż. Polacy boją się coraz bardziej koronawirus. Sondaż. Polacy coraz bardziej obawiają się zakażenia. W najnowszym sondażu CBOS 68% badanych przyznało, że boi się zakażenia koronawirusem. W ocenie prawie połowy ankietowanych obostrzenia obowiązujące w trzeciej dekadzie października były adekwatne do sytuacji. Z sondażu wynika, że pogorszyła się ocena działań rządu w zwalczaniu epidemii. W badaniu zrealizowanym między 19 a 29 października 68% osób stwierdziło, że obawia się zakażenia. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim sondażem przeprowadzonym na przełomie września i października. Co czwarty ankietowany przyznał, że boi się bardzo wzrost o 5 punktów procent. Poziom obaw zależy przede wszystkim od wieku. Bardziej obawiają się starsi respondenci, choć w ostatnich tygodniach rosną także obawy przed zakażeniem wśród ludzi młodych, wyraża je obecnie połowa badanych poniżej 35 lat. Częściej niepokoją się też osoby niepracujące. Możliwością zakażenia niepokoi się ogółem 85% emerytów, a także 77% gospodyń domowych lub niepracujących z innych powodów. Obawy przed zakażeniem różnicuje także płeć, częściej wyrażają je kobiety 76% niż mężczyźni 60%, podaje CBOS. Ocena działań rządu w październiku. Pierwszy raz w badaniach CBOS na ten temat przeważyła opinia, że rząd nie radzi sobie ze zwalczaniem epidemii. Uznało tak 55% ankietowanych. 38% dobrze oceniło działania rządu, a 7% nie miało o tym zdania. Opinie o skuteczności rządu są powiązane ze stosunkiem do urzędującej ekipy. Zależą też w głównej mierze od orientacji politycznej i światopoglądowej, wskazał CBOS. Zadowolona z działań podejmowanych przez rząd jest większość badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne, a większość identyfikujących się z lewicą i z politycznym centrum ocenia je krytycznie. Działania rządu lepiej oceniają też osoby deklarujące udział w praktykach religijnych, badani w wieku 55-64 lata i starsi, osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, a także respondenci o miesięcznych dochodach per capita poniżej 2000 zł i rolnicy. Krytyczni w ocenie skuteczności rządu w zwalczaniu epidemii są w głównej mierze ludzie młodzi, do 34 lat, mieszkańcy największych miast, osoby stosunkowo dobrze wykształcone i sytuowane. Jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, najbardziej krytyczna jest kadra kierownicza i specjaliści i właściciele firm. CBOS zauważa, że starsi respondenci, którzy bardziej niż inni boją się zakażenia, mają jednocześnie względnie duże zaufanie do polityki rządu w kwestii zwalczania epidemii. Wprowadzone obostrzenia. W sondażu zapytano też o ocenę obostrzeń obowiązujących w trzeciej dekadzie października: obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej, przejście na naukę zdalną uczniów szkół średnich, a potem również starszych klas podstawówek, zamknięcie siłowni. Według 45% były one adekwatne do sytuacji, według 23% nadmierne, a 22% niewystarczające. Najbardziej niezadowoleni z wprowadzanych ograniczeń byli właściciele firm, 37%. Badanych z tej grupy uznało obowiązujące restrykcje za zbyt daleko idące. Im mniejsze obawy przed zakażeniem, tym częstsze było przekonanie o tym, że wprowadzone restrykcje są nadmierne. Większość badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne uznała ograniczenia za odpowiednie do sytuacji. Wsparcie dla firm CBOS podkreśla, że wprowadzanie kolejnych ograniczeń w działalności gospodarczej spowodowało, że dotychczasowe wsparcie dla firm i pracowników zostało ocenione jako niewystarczające. Ponad połowa, 54%, uznała, że działania rządu w tym zakresie są niedostateczne, a 30%, że wystarczające. Dla porównania, we wrześniowym badaniu pozytywne oceny wsparcia dla firm i pracowników nieznacznie przewyższyły opinie negatywne, było to odpowiednio 42% i 40%. Bardziej krytyczne są osoby do 44 lat, mieszkańcy największych miast,
badani z wykształceniem średnim i wyższym, ankietowani stosunkowo dobrze sytuowani, a także właściciele firm oraz kadra kierownicza i specjaliści. Działania rządu mające na celu pomoc firmom i pracownikom względnie najlepiej oceniają osoby starsze, badani z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, ankietowani o miesięcznych dochodach na osobę od 1000 zł do 1499 zł, rolnicy, a także sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Badanie przeprowadzono na grupie 1040 osób.